O, już czas na kolejny odcinek. Już po walce z różnymi pytaniami, które generowałem z głowy, czyli z niczego, prawda? Teraz przystąpimy do robienia zadań, już konkretnie ze zbioru zadań, opartych właśnie o te pliki, które cały czas mozolnie przez wszystkie odcinki pokazywałem. Większość rzeczy, która jest potrzebna do rozwiązania tych zadań, jest już nam znana. Otóż zadanie numer 1 to podaj imiona dziewcząt, to imiona dziewcząt w zestawieniu kończą się na literę A. Czyli zakładamy, że w naszej klasie imiona dziewcząt to są na A, a imiona chłopaków są na nie A. Podaj klasy, w których ponad 50% wszystkich uczniów to dziewczęta. No to tu będzie, myślę, prosto, bo wystarczy sięgnąć do zadania, które wykonaliśmy już w poprzednim odcinku, czyli do zestawienia, w którym mamy ile osób w klasie i ile dziewcząt i ilu chłopaków. No skoro ma być dziewcząt więcej niż połowa, no to znaczy, że dziewcząt musi być więcej niż chłopaków. Czyli zadanie robi się banalne, że grupa tutaj według klasy licz dziewczynki, licz chłopaki, ale widzimy tylko grupy, które mają, grupy mające co? Liczbę dziewczynek większą od liczby chłopaków. I w takiej sytuacji, kiedy mamy liczbę dziewczynek większą od liczby chłopaków, to znaczy, że jest ich więcej. No niestety tak zapisana kwerenda w akcesie się nie uruchomi, dlatego że akces nie potrafi mi wyłapać tej nazwy. Może jest na to jakiś sposób, chętnie go poznam. Muszę niestety mozolnie to przekleić w miejsce liczby dziewczynek i to przekleić w miejsce chłopaków. No i mam dwie klasy, w których liczba dziewczynek jest większa od liczby chłopaków. Gdyby miała być większa lub równa, no to oczywiście tutaj większy bądź równy. No akurat w tym przypadku nie dostałem żadnej różnicy. Nie ma klasy, która ma dokładnie tyle samo chłopaków i tyle samo dziewcząt na swoim składzie. Ale tak zadane pytanie z frazą having, no, pozwoliło mi odsiać odpowiednio te wartości, czyli zadanie pierwsze jest gotowe. Mamy podaj klasy. Co prawda pytanie tu jest podaj klasy, no więc trzeba uważać, bo w kontekście maturalnym, jeżeli tutaj wyświetlamy to, no to to wszystko nam jest niepotrzebne. W odpowiedzi jest tylko podaj klasy, klasa pierwsza A i pierwsza C. Wywalić też liczenie osób w klasie i zostawić po prostu takie zapytanie. I mamy klasa pierwsza A oraz pierwsza C. Ma więcej dziewcząt niż chłopaków, drogi dyrektorze. Proszę bardzo. Zapisuję sobie tą kwerendę jako zadanie 98.1 i uwaga, błąd, nie może być kropeczki w nazwie kwerendy, dlatego nazwę sobie 98.1 i tak zapisana kwerenda jest już gotowa. No to teraz zadanie numer 2. Podaj daty, kiedy w szkole wystawiono więcej niż 10 jedynek jednego dnia. Tak? Czyli muszę mieć na początek zestawienie dni oraz wystawionych jedynek. No to skoro tak, no to już nie jest mi potrzebne tabela uczniowie, tylko tabela oceny. Przypatrzmy się, jak ona wygląda. No mamy data, ocena. Czyli takie zapytanie, select oceny data, count as ilość ocen, grupowane według daty, daje mi informację, ile było ocen danego dnia. A skoro interesują mnie jedynki, no to zanim zacznę grupować, muszę wyrzucić wszystko, co nie jest jedynką, czyli where. Czyli jeżeli oceny równają się jedynce, no to tu ilość jedynek. Uruchom, mamy tyle jedynek. I każdego dnia pięknie rozpisane. I teraz dyrektor życzy sobie informację, podaj mi tylko te dni, kiedy ilość jedynek, czy liczba jedynek powinna być, bo jedynki są policzalne, przepraszam. Liczba jedynek, tak? Nie mylmy ilości z liczbą. Ilość jest dla przedmiotów, czy
rzeczy niepoliczalnych, a liczba jest dla rzeczy policzalnych. Także jedynki możemy policzyć, jak widać, zresztą je tu policzyliśmy, czyli są policzalne, czyli mamy liczbę jedynek i ta liczba jedynek wynosi w tym przypadku tyle każdego dnia. No i w zadaniu pytają nam, podaj te dni, w których wystawiono więcej niż 10 jedynek danego dnia. Czyli teraz muszę nałożyć warunek na grupę, bo chcę widzieć tylko te grupy, które mają więcej niż 10. Czyli chcemy dla grup mających liczbę jedynek, no ale już wiemy, że nie można skorzystać z liczby jedynek, więc muszę skorzystać z count, większy od 10. Większy tam jest, więcej niż 10, tak jest. No i proszę bardzo, w tych dwóch dniach wystawiono więcej niż 10 jedynek. Zadanie gotowe. Zapisujemy. I zadanie 98.2 gotowe. Teraz czas na zrobienie zadania 98.3, czyli podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku średnie ocen z języka polskiego dla każdej klasy czwartej. No, czyli znowu musimy podać średnie ocen z języka polskiego, później sobie to wywęzimy, dla każdej klasy czwartej. No, tu się pojawia pewne utrudnienie, ponieważ wewnątrz ocen nie mamy informacji ani o tym, że to jest język polski, ani o tym, że to jest klasa czwarta. Mamy informację tylko ID przedmiotu, ale nie wiemy, które ID odpowiada językowi polskiemu. No i mamy ID ucznia, a dopiero o uczniu możemy powiedzieć, w jakiej klasie jest. Czyli z tego wniosek będziemy potrzebowali już złączenie wszystkich trzech tabel. W poprzednich dwóch zadaniach wystarczyło na niezłączonych tabelach korzystać, a teraz musimy je oczywiście wszystkie trzy złączyć. Czyli wybieram teraz wszystkie trzy tabele do mojej kwerendy, robię SQL-a. No, Access mi pięknie zaproponował, tutaj go podziwiam, potrafi to rozpoznać. Nie tylko właśnie jakie tabele, ale na czym mają być złączone, ponieważ ID przedmiotu tutaj w ocenach i ID przedmiotu w przedmiotach równa się tak samo, więc po tej samej nazwie, bo nazywa się tak samo, więc po tej samej nazwie tutaj Access potrafił to pięknie powiązać. No i jeżeli sobie zrobimy takie zestawienie, co tam potrzebujemy wiedzieć? Średnie ocen z języka polskiego dla każdej klasy czwartej. Czyli na pewno uczniowie, klasa, no i średnie z języka polskiego, czyli muszę sobie dać, wyrzucić wszystkie inne przedmioty, czyli przedmioty.nazwa. Tak, czyli tak zapisane zapytanie liczy mi średnią z każdej klasy dla przedmiotu język polski. Ja tego przedmiotu tu co prawda nie wyświetlam. Jeżeli ktoś bardzo chce, to nie ma sprawy. Można dopisać, widać, że jest tu język polski. Ale no tak jak mówię, nie o to pytają w zadaniu, więc to tylko tak dla sprawdzenia, czy ten język polski faktycznie był, a tak naprawdę ja tej nazwy przedmiotu tu nigdzie nie potrzebuję. Potrzebuję odsiać język polski, to odsiałem. I teraz zgrupować według klasy i policzyć średnią ocen, tak? Bo mamy średnią ocen z języka polskiego. Co prawda dla każdej klasy czwartej, ale to tym się zaraz zajmę. I z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a mi wyszło takie ustrojstwo z większą dokładnością. Ale dokładność już robiliśmy. Funkcja round, czyli zaokrąglanie, no to moją średnią do dwóch miejsc po przecinku i mam dla każdej klasy średnią zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. W zadaniu jest dla każdej klasy czwartej, prawda? No, czyli muszę jeszcze wprowadzić ograniczenie, że język jest polski i uczniowie są z klasy czwartej.
No więc mam dla każdej klasy czwartej zrobione zestawienie średnich zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku. Proszę bardzo, zadanie 98, podkreślenie 3, gotowe. No to teraz zadanie 98.4, które ma podać zestawienie zawierające dla każdego przedmiotu liczbę piątek wystawionych w kolejnych miesiącach od września do grudnia, łącznie we wszystkich klasach. Czyli nie interesuje mnie podział na klasy, interesuje mnie tylko ile będzie piątek wystawionych w kolejnych miesiącach od września do grudnia, czyli mamy data oceny, jaka to jest, nie ocena, nie, bo liczba piątek, data, klasa i nazwa przedmiotu. No i wchodzę do SQL-a i teraz tak, chcę widzieć datę, klasę, nazwa przedmiotu i chcę widzieć ile piątek. Więc muszę to zgrupować. I teraz widzę, ile jest z podziałem na przedmioty ocen, ale nie jedyne, nie piątek, bo jeszcze nie dałem wyrażenia ograniczającego nam to tutaj do piątek. Czyli jeszcze chcemy tak, where. Przed chwilą ograniczaliśmy do jedynek. Dokładnie ta sama sytuacja, ograniczamy do piątek. No i teraz wiemy, ile piątek wystawiono z każdego przedmiotu konkretnego dnia. Dnia, a ja bym chciał mieć miesiąca. I tu przychodzi z pomocą funkcja miesiąc. I ten miesiąc z daty oczywiście musi trafić również do grupowania, bo nie możemy grupować dniami, podczas kiedy wyświetlamy cały miesiąc. No więc tak. I teraz mamy w miesiącu dziewiątym, mamy w ten sposób, w miesiącu dziesiątym mamy w ten sposób, tyle piątek z tego przedmiotu w konkretnym miesiącu. No i oni chcą, żebyśmy widzieli tylko miesiącach od września do grudnia, no i oni chcą, żeby było łącznie we wszystkich klasach, a na naszym zestawieniu jest podział na klasy. Czyli teraz chciałbym, żeby jednak te klasy tutaj się nie znajdowały. Nie grupuję już po klasach, czyli wszystkie klasy zostaną wrzucone do jednego worka. No i otrzymuję takie zestawienie, że w administracji bazami danych wystawiono 3 piątki, nieważne w jakiej klasie, z biologii wystawiono 8 piątek, z chemii 18. Wszystko to ma miejsce we wrześniu, no bo miesiąc numer 9. Czyli mamy zadanie rozwiązane. Zestawienie dla każdego przedmiotu, liczbę piątek wystawionych w kolejnych miesiącach od września do grudnia, łącznie we wszystkich klasach. Tylko że teraz pojawia się pytanie, bo od września do grudnia tak mi wyszło przez przypadek. A co jeżeli w mojej tabeli, no nie będzie tylko od września do grudnia i na przykład zrobimy tutaj małe fałszerstwo i na ostatniej pozycji ostatnią ocenę z 18 grudnia przeniesiemy na 2015, 01. I w mojej kwerendzie jeżeli sobie ją posortuję, bo nie wiem, gdzie mi się to jeszcze schowało, uporządkuję order by, jeżeli według miesiąca. Tak, fałszerstwa, którego dokonałem na niepiątce. W związku z tym tego nie widać, tak, bo przeniosłem czwórkę, więc dokonam jeszcze małego fałszerstwa oceny i przeniosę piątkę, właśnie to ustawię, że piątka jest w miesiącu
poprzednim. I teraz w tym momencie po uruchomieniu tej kwerendy wyskakuje mi miesiąc styczeń jeszcze przyszłego roku. Tego nie widać, że przyszłego roku, ale miesiąc styczeń mi tutaj wyskakuje. No a ja miałem w zadaniu powiedziane, że chcę mieć od września do grudnia. W związku z tym no pozostawienie tego w ten sposób i popatrzenie, o mam od września do grudnia, nie znaczy, że rozwiązałem zadanie dobrze. Mam od września do grudnia dlatego, że nie było innych ocen w bazie, ale nie dlatego, że moje zapytanie mi tak powiedziało, że ma być od września do grudnia. Czyli muszę jeszcze to zapytanie rozbudować, że moje miesiące, czyli to, muszą być od września do grudnia, czyli muszą być większe, właśnie przyłożę, przepraszam, nie przecinek, tylko i ocena większa od września i, przepraszam, data większa i mniejsza od grudnia. Oczywiście, jeżeli mamy wrzesień i grudzień zahaczyć, to mniejsza lub równa i tu większa lub równa wrzesień. Uruchom, no tak, pomyliłem kolejność, większa lub równa. Tak, oczywiście, w ten sposób. I teraz ten zafałszowany styczeń mi zniknął. Nie mam go już tutaj, mam kolejność według miesięcy i jest. Teraz taka luźna dygresja, ponieważ zapytał mnie jeden z uczniów, no dobrze, ale te miesiące takie 9, 10, no oczywiście każdy mniej więcej ogarnia, jaki jest numer miesiąca, ale ja bym chciał mieć tu napisane wrzesień, październik, listopad, grudzień i tak dalej. I jak to zrobić? No wprowadzić sobie po prostu tabelę słownikową, nową tabelę. To oczywiście tego nie mam w zadaniu, to jest całkiem poza zadaniem, ale przecież nie musimy się ograniczać do zadań. W tworzeniu tabel utworzę projekt tabeli i zrobię sobie ID miesiąca jako liczba. Teraz nazwa miesiąca jako krótki tekst i ID miesiąca zrobię kluczem podstawowym. Nie daję tu autonumerowania, dlatego że ja będę chciał sobie wpisać do mojej tabeli na początek, zapiszę ją oczywiście jako miesiące i powstała mi nowa tabela miesiące i ja sobie wprowadzę tylko te miesiące od września do grudnia, od stycznia nie będę tego klepał, bo i tak tego nie mam na zestawieniu. Oczywiście, jeżeli bym potrzebował więcej, to trzeba by tu wprowadzić więcej. Także zacznę od ID miesiąca 9, to jest wrzesień. I mam wprowadzone te podstawowe miesiące, te, które mnie interesują na moim zestawieniu. No i teraz w tym momencie do mojej kwerendy dołożę sobie, a może w widoku projektu, dołożę sobie jeszcze miesiące. I teraz w moim SQL-u mam te miesiące po przecinku, dlatego że ja ich nie związałem żadną relacją. Ale będę musiał sobie tutaj dać po przecinku, no może na początku damy, ale on nie wie oczywiście jak połączyć te miesiące. No i teraz wszystko to, co było jako dziewiątka administracja bazami danych, rozmnożył mi dołączając do grudnia, do listopada, do października, do września. Tak? Czyli nie możemy w ten sposób po prostu złączyć każdy z każdym, tylko musimy je złączyć poleceniem inner join z czym? Z tym, co było poprzednio. Czyli całe to, co było poprzednio, biorę w nawias. Czyli z tą poprzednią tabelą musimy złączyć miesiące na tym, że miesiące.numer, nie ID tam miałem, ID miesiąca to się równa miesiącowi z daty. No i teraz mam już nazwy miesięcy i obok mam ich numerki i już nie powiela mi tych wierszy. I tu gdzie wrzesień to mam wrzesień, tam gdzie grudzień to mam grudzień, po kolei listopad, październik. Mogę teraz z mojego zestawienia wyrzucić, prawda, w ogóle numer miesiąca, prawda, czyli ten miesiąc mogę stąd precz i mam tylko ile piątek, tak? Żeby mi się od razu pasowało, ile piątek danego miesiąca, czyli mam trzy piątki,
8 piątek z podziałem na przedmioty i nazwa konkretnego miesiąca. Jest to już coś więcej niż proszono w zadaniu, bo dołożyłem te nazwy, ale też przy okazji pokazałem, jak to zrobić. No to teraz zadanie kolejne, czyli zadanie piąte. Podaj zestawienie imion i nazwisk uczniów klasy drugiej A, którzy nie otrzymali żadnej oceny z przedmiotu sieci komputerowe. I do tego, moi drodzy, nagram osobny filmik, dlatego że tu jest potrzebne podzapytanie. A myśmy do tej pory o podzapytaniach nie mówili. W związku z tym osobno, żeby ten filmik pokazujący podzapytania na przykładzie tego zadania no, był łatwo odnajdywalny i żebyście mogli sobie go osobno oglądać, bo to już jest trudniejsze. Tu muszę zbudować to zadanie z dwóch zapytań, przy czym jedno będzie wewnątrz drugiego. No ale do tego wrócimy. Także na razie tyle.